Rebelia nie jedno ma imię, ponieważ no właśnie waszym oczom pokazuje się Rebel Alliance Battle Pack, czyli rebeliancki tutaj Battle Pack, którym właśnie są tacy nietypowi, rzekłbym, rebelianci, ponieważ zazwyczaj wyglądają oni inaczej. Jednakże każdy Battle Pack cieszy się raczej dobrą renomą ze względu na stosunek ilości figurek do ceny tych zestawów, no i również tutaj dzisiaj nam się taki trafia. Powiem wam szczerze, że to jest mój pierwszy Battle Pack, więc może sprawdźmy, jak po tych kilku latach tak wygląda archiwalny Battle Pack Lego Star Wars. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dość specyficznym odcinku, ponieważ jednocześnie mógł być to odcinek KKK, czyli kolekcja klocków Klockozaura, czyli moich klocków własnych, które mam we własnej kolekcji, jak i KBL, czyli kiedyś było lepiej, czyli klocków, które skupuję, odbudowywuję, lądują na moim sklepie przystańklocków.pl. Ten zestaw jest już sprzedany, sprzedało się bardzo szybko, ja się nie dziwię, ponieważ jest on naprawdę ciekawy, interesujący, jeżeli chodzi o figurki, ponieważ mamy tu aż dwóch kosmitów, w tym Rodianina i tutaj zapomniałem teraz, ale to jest Grasa Cadabaina. Zapomniałem teraz, jak się teraz to nazywa. Cały Battle Pack ma duży związek, przeogromny, z grą Battlefront, która wtedy też wyszła. I tak jak mówię, no rebelianci są tutaj nietypowi, bym rzekł. Zazwyczaj kojarzymy ich trochę inaczej. Tutaj śmiało, gdyby to nazywał się Rebel, a nie wiem, jakoś dzikusy Alliance Battle Pack, czy jacyś złodzieje Battle Pack, czy jacyś najemcy Battle Pack, Bounty Hunters Battle Pack, to wszystko by pasowało jak najbardziej. No ale to są jednak rebelianci właśnie związani z tą grą, moi drodzy. Opakowanie troszkę jest pomięte. W gołej ścisłości to jest KBL, a nie KKK. No ale tak jak mówię, z jednej strony ja mam dokładnie ten sam zestaw w swojej prywatnej kolekcji. I co ciekawe, był to mój pierwszy Battle Pack. I chyba w ogóle pierwszy zestaw Star Wars od mojego powrotu do właśnie Lego. Jak wiecie, w 2016 wróciłem do Lego. W 14 w sumie, ale w 16 to już w ogóle. Ten sam zestaw pochodzi z roku, moi drodzy, 2016, czyli pierwszego roku właśnie. Swoją drogą, nie było jego? Nie było jego recenzji raczej. Nie było jego recenzji na moim kanale chyba. Bo ja go kupiłem jednak świeżo przed otwarciem kanału, więc jego recenzji nie było. Ale muszę się upewnić, czekajcie, w moich starych filmach. No jak widzicie, nie było, moi drodzy. Ale nadróbcie stare filmy, jeżeli ich jeszcze nie widzieliście. Mała instrukcja, ja do takiej małej instrukcji przyzwyczajony nie byłem, bo Lego miało tendencję do tych jednak większogabarytowych instrukcji, nawet w przypadku tak małych zestawów, w sensie jak dla mnie wtedy. Dzisiaj bo w ogóle też są większe. Instrukcja to nie zawiera nic specjalnie wielkiego. Najfajniejsze, co tu było, no to moi drodzy, z tyłu, mi się to niesamowicie wtedy podobało, był spis postaciek, jakie mogliśmy dostać wraz z numerami zestawów, w których te postaćki mogliśmy dostać. Jak widzicie, to był jeszcze drugi Battle Pack, trzeci Battle Pack, czwarty Battle Pack, piąty Battle Pack. Można by rzec, że Battle Packami ten rok stał. Oczywiście nie tylko, bo były też przecież inne zestawy. Spis klocków, nic specjalnego, moi drodzy. A co zawieram sam zestaw? No cóż, tutaj by się chciało rzec, że klasyka. Cztery figurki plus pojazd. Zazwyczaj w tych Battle Packach pojazdy, czy cokolwiek tutaj jest zapychaczem. Zazwyczaj mamy tutaj czy działko jakieś, czy właśnie jakiś speeder. Jeżeli dostawałbym złotówkę za każdy speeder dodawany do Battle Packa, to dzisiaj już miałbym 9 zł. Na spokojnie, 9 zł by już było. Ten oczywiście speeder mocno przypomina, jest przypuszczam mocno inspirowany w ogóle tym speederem z oczywiście z Endoru, tym, na którym się stormotrooperzy poruszali na Endorze, scouttrooperzy. Moi drodzy, no on do uślizgacze, co mnie denerwowało, aczkolwiek warto teraz spojrzeć, bo naprawdę trafił mi się z rewelacyjnego zakupu. Te klocki były kolekcjonerskie, właściwie nieużywane i te ślizgacze to pokazują, bo gdyby ktoś się nimi bawił, byłyby lekko przyniszczone, a są w świetnym stanie. No i ten, kto je kupił, na pewno jest zadowolony z tego zakupu, bo naprawdę jak nówka wyciągnięta z kartonu. Bardzo ładnie i ciekawie zostały zrobione tutaj te rączki do właśnie speedera. To mi się niesamowicie podoba, użycie kraników i rączek od droidów, co tak spełniło swoją rolę. Pod stopami nasz żołnierz ma, jak widzimy tutaj, licznik. Taki oto licznik tutaj speedu, 82 na godzinę. No to słabo, chyba że to 82 parseki. Z drugiej strony niestety mocno się klimat psuje, ponieważ mamy tu 100
od shootera, których ja jakże mocno nie lubię i moim zdaniem psują mocno tą konstrukcję, no ale są od dawna pchane przez to Lego i są, no i cóż człowiek zrobi. Ciekawym elementem na pewno są tutaj w kolorze brązowym te dwa, zazwyczaj te elementy, które tu są szare, robią jakieś elementy silnikowe. Z tyłu również jeszcze taki pistolecik, który co prawda no chyba bardziej może w ziemię strzelać wygodniej, jakby Hipek chciał to chycić, ale to jeszcze wam zaraz pokażę. Ścigacz tutaj nie jest oczywiście niczym specjalnym. Ścigacz, tak jak mówię, jest to klasyka ścigaczy, prosty jak się da, ale też też spełnia swoją rolę, jaką ma pełnić, czyli ma pełnić rolę transportowca dla naszych dwóch żołnierzy. A mamy tutaj żołnierzy aż czterech i mamy tak, dwóch żołnierzy mamy z battle packami. No tutaj z jetpackami. Ciekawy klocek nadrukowy. Tutaj niestety brakło mi dwóch groszków imitujących oczywiście te niebieskie wyrzuty silnikowe. Moi drodzy, sam żołnierz. Jego strój naprawdę jest mega wykorzystywalny. Nie tylko w Star Warsach, bo śmiało go widzę do wykorzystania właśnie chociażby nawet w jakichś mockach z Indiana Jonesa, czy po prostu nawet jakichś innych najemnikowo-wojennych Jagged Alliance'owych w Lego mockach. Główka, spójrzcie, też spoko. Rzadko spotykana raczej, więc tym bardziej warto było zwrócić uwagę na ten właśnie Battle Pack. Spodnie też spoko, tutaj kieszenie, wszystko naprawdę prezentowało się to ładnie. No i mówię, ten jetpack, który jest dedykowany mi jednym elementem, on nie jest niczego więcej montowany, zupełnie jak plecak działa. Drugi wojak, jak widzicie, nie ma drugiej główki, ma dokładnie ten sam jetpack, więc ja mu wkładam kask z powrotem. Kask również ciekawy, dedykowany oczywiście dla serii Star Wars i naprawdę mógł się też sprawdzić w wielu funkcjach. Troszkę szkoda, że nie ma jakiejś szybki, bo wtedy mógłby robić też w myśliwcach, ale teraz też może robić w myśliwcach, tylko że w założeniu, że akurat ktoś miał otwartą, moi drodzy, szybkę. Spójrzcie, no gadki zupełnie inne, właściwie każdy tutaj ma inny strój, ale do tego przejdziemy zaraz. Każdy? Nie każdy, prawie każdy ma inny strój, aczkolwiek na przykład ten ma takie samo gacie, ale już górę ma od tego, także są tu luźne kombinacje. Już ciemniejszy zdecydowanie ten górny strój, ta kurteczka właściwie można by rzec, jakaś tutaj plakietka jeszcze z, nie wiem, czy oznaczeniem bardziej, no imię i nazwisko chyba nie, pewnie jakiś komandor czy ktokolwiek. Luźno rozpięta u góry ta kurta, no naprawdę ładnie to się prezentowało. Myślę, że mówię, można było wykorzystać to w wielu różnego rodzaju konstrukcjach. Kolejny wojak również ma jedną minkę, co ja sobie cenię. Ma też kaptur, co wygląda moim zdaniem naprawdę spoko. Wolę takie kaptury narysowane, niż takie wkładane na głowę, ale to już moja prywatna preferencja. Kask, który również był wykorzystywany na Hoth, czyli widzimy, był mocno uniwersalny, był i na Hoth, i teraz na jakichś piaskowych, bo to się raczej na jakimś piaskowym świecie jak widzimy dzieje. No, także spoko. Oczywiście tą szybkę dało się też, żeby nie było, odczepić i wszczepić mu na oczy. O, i prezentowało się to tak, no wyglądało trochę na zbyt duże te gogle, no ale nie można mieć, moi drodzy, wszystkiego, dlatego zdecydowanie lepiej to się prezentowało u góry. Właściwie obydwa te składniki widzieliście, natomiast no faktycznie, dobra, nie widzicie tego tyłu, ale temu nie będę już ściągał jetpacku. Niech zostanie wam trochę tajemnicy, może jakiś zestaw kupicie i odkryjecie tę tajemnicę. Także tutaj ten kaptur. No i został nam jeszcze jeden ostatni Rodianin, który troszkę dla mnie komicznie wygląda przez taki brak szyi. No widzicie, totalny brak szyi. W Hipkach Lego tego tak nie wygląda, no bo mają szyję, a tutaj ten brak szyi troszkę mi doskwiera. Chciałoby się, moim zdaniem, żeby tu jakiś, nie wiem, jeden klocek jeszcze było, cokolwiek, żeby on miał wyżej tą głowę, a nie tak, no, śmiesznie to moim zdaniem wygląda. No ale dobra, moi drodzy. Kurteczka ta sama, co właśnie tamten, dlatego nie pokazywałem, moi drodzy, co miał tamten za sobą, no bo spójrzcie, tutaj teraz widzimy, co miał za sobą. No i gadki ma tego, także widzimy. Były dwa te same torsy, dwa te same gacie, ale w luźnej kombinacji, moi drodzy. No i Rodianin naprawdę jest rzadkim elementem, cennym elementem. No i chyba dla tych właśnie głównie dwóch, niebieskiego i Rodianina, było warto zakupić ten zestaw, aczkolwiek ja pamiętam, że jak go kupowałem, to wchłonęła mnie w ogóle całość, no bo jednak ten speeder też nie należy do słabszej konstrukcji, a jednak tych fajniejszych, także stwierdziłem, że warto na czym się pochylić i go kupiłem, moi drodzy, i spójrzcie, minęły 4 lata, trafiał mi się w miksie i trafia na mój sklep przystańklocków.pl, moi drodzy. Zestawów już tam nie ma, ale na pewno znajdziecie inne zestawy Star Warsu, także tutaj Stud Shooterom nie poświęcam w ogóle miejsca w recenzji, bo szkoda gadać, moi drodzy, te Stud Shootery. Zestaw bardzo fajny, Battle Packy, tak jak mówiłem, w ogóle cieszą się niesamowicie dobrą renomą, szczególnie właśnie ze względu na stosunek, mówię, jakości hipków i ich unikatowości często do ceny, bo te ceny często spadają. Katalogowo są droższe, ale później spadają i jest naprawdę spoko, moi drodzy. Jeżeli lubicie Star Wars, nie zapominajcie, że nie tylko na tym kanale możecie zobaczyć bardzo fajne zestawy, szczególnie te starsze, ale na moim kanale gamingowym grałem w niejedną grę Lego Star Wars, a na moim kanale podróbkowym również coś ze Star Warsu się pojawiło, więc jeżeli jesteście łakomi na Gwiezdne Wojny, macie teraz co robić przez najbliższe co najmniej pół godziny. Dzięki, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!